Dzień dobry, witam was serdecznie, z tej strony Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości. Dlaczego inżynier? Bo zna się na wielu rzeczach i nie potrzebuje gównianego internetu, żeby wszystko wiedzieć. Używamy tego gównianego internetu, żeby wyświetlić tą grafikę planetoidy, a raczej czegoś, co ma wyglądać jak planetoida, a nazywa się Oumuamua, czyli obiekt spoza Układu Słonecznego, który przywędrował do nas z innego systemu solarnego, okrążył Słońce, a potem dziwnie zaczął przyspieszać. I to jest tajemnica. Oczywiście akademicy, naukowcy, jak to oni powiedzieli, że to nacisk fotonów. Poważnie, nacisk fotonów pchał taki kawał skały? Bo coś mi się wydaje, że nie. Ale to nie jest tematem dzisiejszego odcinka. Chciałem wam tylko pokazać taką ciekawostkę, że po prostu 95% ludzkości zostało w tamtym momencie zrobione epicko w chuja. Tak. Bo Oumuamua posiadał własny napęd elektromagnetyczny. I odpalając go w idealnym momencie wywołał sprzężenie pola magnetycznego Słońca z własnym, czyli zastosowanie, jakby to powiedzieć, dwóch takich samych biegunów magnetycznych, co spowodowało odepchnięcie praktycznie od gwiazdy, czyli użył własnego napędu. Prosty przykład, jeżeli weźmiemy latarkę w kosmosie i ją włączymy, po chwili poczujemy delikatne odpychanie. Nie będzie ona za silne, ale będzie ono stałe. W większym przebiegu czasu dojdzie do tego, że po prostu zaczniemy zwiększać swoją prędkość przemieszczania się względem obiektów w danym układzie gwiezdnym. Może nie będzie to zbyt szybko, ale z ilością czasu prędkość będzie rosła w trybie wykładniczym. No. To był taki ten. Takie coś. Chciałem wam, no leci sobie w tle muzyczka, żeby wam było fajnie i przyjemnie się mnie słuchało. Górnictwo kosmiczne, temat rzeka, jak od Antarktydy po Arktykę. Każdy o tym mówi, każdy różne różności pokazuje, grafiki, nie grafiki, dosłownie cuda nie widzi, ojejuś, popłanie, łopanie, bo to będą taką technologią, że jeno tu ze wsi nie wiedzieli, że tu takie bajera je mata. No. Chodzi głównie o to, że nasza planeta ma ograniczone nie parametry, Boże, co za debil ze mnie. Nie parametry, chociaż parametry już są pacjenta umierającego. Powiem tak, zamiast drenować naszą planetę do żywego, powinniśmy już to przestać. Powinniśmy przestać, tu macie... Ciekawe to, że dawa powiększyć, otwórz w nowej karcie. Dobra, czekajcie, to się da powiększyć? Nie da się. Nie da się. Chyba nie da się. Dobra, huk, musicie to wyglądać tak jak jest. No i chodzi ogólnie o to, że mamy tu przykład, jak wyglądałoby mniej więcej górnictwo kosmiczne. I chodzi głównie o to, że wiele pierwiastków, które potrzebujemy do produkcji telefonów komórkowych, kurwa, człowieku, co napierdolisz, smartfonów, bo nowoczesne pokolenie jest tak tępe, że tego nie pojmie. Chodzi o to, że kiedyś telefony nazywano telefonami komórkowymi, potem zaczęto je nazywać smartfonami, a w przyszłości będzie coś takiego jak Jarvis w Iron Manie, czyli sztuczna inteligencja, która będzie w mojej słuchawce Bluetooth zaszyta i będzie odpowiadała na wasze codzienne, tępe pytania. No. Chodzi o to głównie, że zamiast drenować naszą ziemię już na maksa, to powinniśmy, wiecie co, nawet wezmę sobie, wrzucę to w tłumacz,
to, co wam wyświetlam, bo muszę się upewnić, że to na pewno jest to, co ja wam pokazuję, a nie żeby się okazało, że to jest w ogóle co innego. Tak, używam tłumacza, znam trochę angielski, tylko ten mój angielski jest tak parszywy, że nie chcę się popisywać. No to tytuł jest tak: gospodarka kosmiczna współczesna, gorączka złota. No i dobrze wam wyświetliłem, to miało być to. To miało być to, więc to jest tematem naszego dzisiaj dyskusji. Chodzi o to, że nasza planeta ma ograniczone zasoby. Ograniczone zasoby paliw kopalnych, czyli węgla kamiennego, brunatnego, antracytu. Co tam jeszcze z kopaliną? Ropa naftowa, nafta, do tego gaz ziemny, gaz łupkowy, wodór. No i inne metale rzadkie, jak molibden, tam inne metale ziemi rzadkie. Poczekajcie do jasnej cholery. Zapytamy Google'a, bo już nie pamiętam, jakie były rodzaje metali ziemi rzadkich. Jakie mamy rodzaje metali ziemi rzadkich? Może inaczej. Rodzaje metali ziem rzadkich. Jak podaje Obserwator Finansowy, Ekonomia, Debata, Polska, Świat. Metale ziem rzadkich to rodzina 17 metali, w skład której wchodzą dwa skandowce oraz wszystkie lantanowce. Współwystępują one w minerałach i mają podobne właściwości chemiczne. No. Więc mniej więcej o to chodzi. Nie wiem, jeżeli... No, nie wiem, czy to było słychać, ale raczej tak. Chodzi głównie o to, że na naszej planecie tego powoli zaczyna też brakować, więc... No jeszcze wiąż, że Ziemi mamy czysty nikiel, ale no wiecie, jeżeli ten nikiel wybierzemy, no to pole magnetyczne... is dead. No. Więc byłoby to bardzo debilnym pomysłem. Moją propozycją już... Ja już to mówiłem od roku 2009 i dalej będę to powtarzał. Wtedy mi usunięto kanał na YouTubie, bo niepoprawny polityczny. No. Moją propozycją jest zostawienie Ziemi w stanie, jakim jest teraz. Już bardziej nie drenowanie jej. Wszystkich otworów wiertniczych, ropa, gazu, wszystkiego betonem i zaczynamy praktycznie od zera. Będzie przez parę lat ciężko, ale gwarantuję, że potem gospodarka światowa wykurwi w górę niesamowicie. Lecimy w kosmos, wydobywamy wszelkiego rodzaju minerały, surowce, bo w kosmosie mamy tego pod gromem, to jest, jakby to powiedzieć, nieskończone źródło paliw do wszelkiego rodzaju reaktorów, silników pulsacyjnych, co wy tam byście sobie nawet nie wyobrazili. To jest przyszłość. To, co wam pokazuję tu na grafice, to jest przyszłość. Zamiast niszczyć naszą planetę, i co niby, panie Elonie Musk, spierdzielisz z Ziemi na Marsa i umyjesz pana ręce? Nie, bo jakby to powiedzieć, historia pana dopadnie. Zamiast, powiem wam szczerze, zamiast umywać ręce i uciekać, powinniśmy zakazać rękawy i udowodnić, że jesteśmy warci czegoś. Powinniśmy ratować naszą planetę, a zarazem wydobywać wszystko, czego potrzebujemy w kosmosie. Mamy problemy z wodą na Ziemi. Ba! W kosmosie jest jej od skurwysyna jeszcze trochę. Mamy problem z gazem ziemnym. Ba! W kosmosie mamy kurde Hel-3, którego jest w opór i jeszcze trochę. Mamy problem z tlenem na Ziemi. Ba! W kosmosie są lodowe asteroidy, w których możemy syntetyzować. Umywam ręce. Wszystko mamy. Halo, brakuje nam węgla czy tam czegoś. Ba! W kosmosie są też lodowe asteroidy, z których można pozyskiwać metan i różne takie. I niech mi ktoś napisze w komentarzach, że to nie jest prawdą. To go szczerze palnę książką w łeb. Bo to jest prawdą. Surowcy w kosmosie jest więcej niż wam się wydaje. Nasza planeta jest malutka w porównaniu z ogromem tego, co jest wokół nas.
Więc naprawdę, czy wam się wydaje, że drenowanie naszej planety na maksa to jest jedyne, co wam pozostanie? To jest głupota Neandertalczyka. Zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi, bo to na wasze młode umysły to jest zbyt skomplikowane. Ja już bardzo długo żyję na tym świecie i niejedno widziałem, więc wam od razu powiem, na czym to polega. Myślenie Neandertalczyka polega na tym, że nie oddalał się daleko zbyt od swojej jaskini. W tym przypadku Ziemia jest naszą jaskinią. Nie oddalamy się od niej zbyt daleko. No byliśmy tylko na Księżycu. No to jest jakieś 30 metrów od jaskini. No. Przykładowo. Chodzi o to, że boimy się latać. Powiedzmy sobie to szczerze. Boimy się latać, nie wiemy, co się stanie. No, rzekomo technologia jest jeszcze niedopracowana. Rzekomo NASA zapomniała technologii, którą poleciała na Księżyc w 69. Poważnie zapomnieli technologii. Tylko kretyni wierzą w taką wersję. Po prostu niech się przyznają, że coś odkryli, co jest tak przerażające, że nie wiedzą, jak z tym walczyć. To byłoby lepsze do przyjęcia niż najgorsze kłamstwo. A Grasz i jego sygnaliści niech idą się utopić, bo to, co Grasz teraz pieprzy, to jest najgorszy, jakby to powiedzieć, najgorszy sketch, jaki można sobie wymyśleć. Grasz pierdzieli piąte przez dziesiąte, no wiecie, że no, my Amerykanie też mamy, no ale inni też mają, a o nim nie mówią, no bo słuchajcie, gdyby wszyscy zaczęli mówić, że mają latające spotki, trójkąty, co tam nie jeszcze, no to ogólnie wybuchłaby zbiorowa panika na całym świecie, no bo ludzie by naraz musieli przyjąć gigantyczną ilość wiedzy i ich światopogląd by runął w jednym momencie. I zaraz by się zaczynało, no, zaczynałoby się obalać także religię, no bo słuchajcie, no bo skoro to tyle tysięcy lat leży na ziemi, no to wiecie, no bo my nie chcemy tego mówić, no ale mi się wydaje, że to nasza religia to trochę naciągane. No i wiecie, obalenie religii na świecie, bunt, Saigon totalny. No i dlatego może i lepiej, że ten Grasz jest takim kretynem skończonym i pierdzieli piąte przez dziesiąte, bo może dzięki temu panika jeszcze zbiorowa nie wybuchła. Inaczej mówiąc, moi kochani, górnictwo kosmiczne i wydobywanie tam surowców to jest jedyne, co nam już pozostało. Chcecie, żeby wasze dzieci dorastały w pięknym świecie, jakim zapamiętaliście za swojego dzieciństwa, to weźcie się do roboty, zakaźcie te rękawy i bierzcie te pana do roboty. No, a nie, że wszyscy siedzicie przed telewizorami i oczekujecie, że Ziemia się sama posprząta. Bierzcie przykład ze mnie. Od czasu do czasu chodzę, zbieram śmieci po lesie i jakoś mogę, nie biorę za to pieniędzy, bo mam wywalone na to. No. Więc ja uważam, że to, o czym ja mówię, to jest jedyne, co już nam pozostało. Zaraz ktoś powie, chłopie, co ty pieprzysz, już kiedyś tyle lat temu mówili o tym. Oni może mówili. I co mówili? Mówili jedną formułkę, którą mieli na kartce napisaną, a ja mówię zawsze o czymś innym. Po to wam znalazłem specyficzną grafikę, która mówi o wszystkim dosłownie. Więc ja nie widzę problemu. Problem jest w was, nie we mnie. W was jest problem, bo nie umiecie się przestawić. Chodzi głównie o to, że człowiek jest przyzwyczajony do tego, co ma pod samym nosem. Dajmy na to prosty przykład. Fajnie jest, jak macie sklep pod samym domem. Nie musicie daleko jeździć, ale jak macie sklep oddalony o 30 km, o, jak macie samochód, to jeszcze trochę. Wiecie, samochód to taki pion kosmiczny. To jeszcze fajnie, lecimy tam i przywozimy wszystko. A jak macie taki prymitywny holownik kosmiczny typu rower, rowerem trochę to zajmie. Ale też pojedziecie i sprowadzicie surowce. Ale jak macie hulajnogę elektryczną, to już jest gorzej. O, gorzej. Bo musicie mieć stację przesiadkową, gdzie możecie ją naładować. No.
I chodzi głównie o to, że właśnie ja proponuję rozwiązania swoje, że budujemy ogromną stację kosmiczną na orbicie księżycowej jako stację przesiadkową. Następnie budujemy niedaleko stację górniczą, która będzie wysyłała małe jednostki, tak zwane statki komórkowe, które będą latały na jakieś pobliskie planetoidy. Wokół Ziemi jest dużo obiektów. Jeszcze po tym, jak Tea zderzyła się z Ziemią, potem uformował się Księżyc, jest tylko w opór jeszcze trochę, więc surowców mamy potąd, jakby to powiedzieć, jeszcze 300 metrów w górę, ponad głowę. To kwestia krótkowzroczności, czy nasi politycy, przywódcy światowi chcą zmian na lepsze, czy wolą jak te Neandertalczycy dalej łupać krzemieniem i udawać, że nic się nie dzieje. Pozostawiam wam to w komentarzach. Dziękuję, polecam się. Jeżeli macie jakieś pytania, wymieniajcie się także wiedzą w komentarzach pod tym filmem. Ja będę na niektóre odpowiadał, jeżeli uznam, że są wystarczająco mądre, bo na byle komentarz głupi to ja nie będę odpowiadał, bo to tylko moja strata czasu. Dziękuję za poświęcony czas i trzymajcie się.